No, przyrównywanie słowa poetyckiego do logosu ma pewną tradycję. Nie jest to tradycja bardzo skromna, trzeba powiedzieć, bo jeżeli już się powołujemy na Księgę Rodzaju, to tam jest dosyć wyraziście rozróżnione, są rozróżnione te funkcje. Jest to kreacyjne słowo Boga, który stwarza z niczego, ex nihilo, i jest słowo człowieka, tego pierwszego człowieka, Adama, któremu daje Bóg możliwość nazywania świata, nadawania imion. Więc myślę, że ta druga tradycja jest trochę skromniejsza, tak bym to powiedział. A niekoniecznie rzeczywiście tutaj dochodzi do słowa komunikacyjnego. W związku z czym też i te słowa, które ciebie samego zadziwiają, one zadziwiają też i czytelnika. Przede wszystkim czytelnika, który może wrócić do tych rebusów słownych, których żeśmy wysłuchali. Bo no, nie tylko dlatego, że od wielu dziesięcioleci po prostu czytamy wiersze, a nie, że słuchamy ich przede wszystkim, ale ich konstrukcja nie jest taka, żeby ten przekaz był, zwłaszcza w słowie mówionym, taki łatwy. Chciałam podziękować jako filolog za te słowa o stwarzaniu, bo to jest źródło słów. Poezja jest od pojęć, od czasownika tworzyć, czyli dosłownie zrobić sobie coś, zrobić rzecz. To jest to, co czyni poeta tak fundamentalnie. Natomiast co do charakteru już tych wierszy, kiedy się ich słucha, a nie co do założenia, to przyznam, że to sobie wypisywałam, z czym mi się to kojarzy, historii literatury z kolei. I pierwsza rzecz bym wskazywała na równoległe szukanie inspiracji, nie wiedząc o sobie, w matematyce. To przede wszystkim Tymoteusz Karpowicz. Potem są ci jego uczniowie, kiedyś młodzi poeci, dzisiaj 80-latkowie. Zapisałam sobie, że Wolniak może nie jest taki osobliwy. To przede wszystkim te Mowodoły były wolniakowe. Z kolei inny taki płaczący po Karpowiczu, kiedyś młody poeta, Pasternak po technikum, z kilkoma zawodami historyk sztuki, lotnik, czyli też musi się posługiwać matematyką, musi się posługiwać wzorami, symbolami, też do tego typu wyobraźni sięga i to oczywiście powoduje wrażenie takiej kompletnej niezrozumiałości, takiego bez mała szaleństwa literackiego, więc czasami te metafory odległe, no sobie myślę, Piper, Przybosz, Awangarda Krakowska, ewentualnie to, co w Nowej Fali było podjęciem dykcji Awangardy Krakowskiej, a jednocześnie no, nie odbiega to tak zupełnie od wierszy, które się pojawiają gdzieś jako takie normalne, przyjęte, nowoczesne wiersze, właśnie wygrywające konkursy. Czyli to by było ciekawe, indywidualne powracanie do źródeł poezji nowoczesności, bez cienia aspiracji do tego, żeby tworzyć poezję na zasadzie recyklingu, nawiązywania świadomie, celowo, aluzji. Tam nie ma ani jednej aluzji, ani jednego kryptocytatu. I to mi się wydaje bardzo oryginalne, źródłowe, dobre. Te wiersze są dość jednorodne, prawda? Cały czas wysłuchując ich, mam takie wrażenie, że płynie ten język, płynie słowo. Te słowa łączą się ze sobą mniej lub bardziej. Właściwie wszystko to jest niejasne, wszystko to jest bardzo abstrakcyjne, wszystko to jest bardzo czyste w formie. I pod tym względem to jest bardzo podobne do muzyki. Zawsze była taka jakaś skłonność wśród artystów, jednych i drugich, żeby język uczynić podobnym do muzyki lub muzykę do języka, połączyć to w jakiś sposób pod względem artystycznym bliskie sobie, prawda? To szczególnie wychodziło zawsze od strony literatów, że oni myśleli o muzyczności języka, muzyczności wiersza. Muszę powiedzieć, że nigdy nie słyszałem wierszy tak dalece muzycznych, jako muzykolog. No nie słyszałem. Czegoś, co jest taką tkanką jednolicie płynącą jak melodia, jak ta melodia taka wagnerowska nieskończona, czy u Bacha, kiedy to jest melodia bez początku i bez końca. Ona po prostu gdzieś tak płynie sobie nie wiadomo skąd i dokąd.
I w tej jednostajności jest taka kołysząca i jednocześnie taka dająca to nasycenie bardzo zmysłowe, bardzo wrażeniowe. Takie mam wrażenie. Dziękuję też za tą uwagę. Moja żona ostatnio mi mówiła o moim ostatnim tomiku, tym trzecim, że w całości, nie? W całości jak go czytała, to miała wrażenie właśnie, że to jest jedno wielkie dzieło muzyczne, nie? Że w ten sposób zauważyła. Nie? Także... Żona jest muzykiem? Nie, nie jest muzyką. Jest anglistką. Czy dla mnie inspirujące jest trochę co innego niż tutaj te przed chwilą te wypowiedzi, jest to, że pan się jednak zmaga i to jest ewidentnie widoczne dla mnie przynajmniej z takimi podstawowymi problemami. Tu jest takie zdanie, które sobie tutaj zauważyłem. Dla nas współczesnych, zwłaszcza w naszej zachodniej cywilizacji, samotność to śmierć. I potem dalej. Jesteśmy blisko eksplozji. Za chwilę nastąpi pożegnanie. Ale póki jeszcze trwa ta przedchwila, to jest zaznaczone tam z kursywą, żyjmy patrząc i nie patrząc, kochajmy. No, stosunkowo młody człowiek, który stawia przed sobą ten pułap ostateczności, tego kresu. I to zresztą w tej wypowiedzi pańskiej, która tu nie była zapisana, która była tutaj dla nas, dla naszego użytku, tego audytorium, to też była ta sprawa logosu, sprawa słowa, sprawa Księgi Genezis. To wszystko to, co jest właśnie najważniejsze, no to jest ten fundament kultury, nie kultury, w kamerze tego, w co wierzył, może jeszcze wierzy świat, czy przynajmniej część tego świata. I to jest, i to w tej poezji, trudnej poezji, to jest także widoczne. Ja odczuwam to jako pewien kontrast, to znaczy pana wypowiedź metapoetycką i pana wiersze. W moim odczuciu one są w sprzeczności ze sobą jednak. Otóż kiedy pan mówi, że słowo zostało nadużyte i trzeba je jakoś odnowić, słowo jest zniewolone, no to jednak czytelnikowi polskiej literatury nieuchronnie przypomina się rzecz o wolności słowa nadużyte. Tym bardziej, że jeszcze pan odwołuje się do logosu, a rzecz o wolności słowa to w ogóle fundament. To, że Norwidowi słowo kojarzyło się z logosem, to nic dziwnego, bo on jest spadkobiercą kultury śródziemnomorskiej i grecko-rzymskiej, i chrześcijańskiej. W romantyzmie to było dosyć popularne. Ale Norwid jednak był pisarzem w dużej mierze nowoczesnym i on świetnie rozumiał, że na skutek nadmiernego używania słów. On dosłownie mówił, kiedy jakby mówienie wchodzi w nauk, to wtedy jakby wypłukuje pewne warstwy sensu. I teraz te warstwy sensu trzeba odnowić. Rzecz jasna, powiada Norwid, tym właśnie powinien się zajmować poeta. To znaczy on powinien te utracone sensy słowu wyrazowi, nie logosowi. Logos nic nie potrzebuje od nas. Słowu ludzkiemu, polskiemu, przywrócić. Tymczasem, słuchając pana wierszy, to wrażenie przywracania sensu słowom mnie opuszcza. To znaczy, mi się wydaje, że pana wiersze nie za tradycją norwidowską idą, tylko za tradycją Mallarmego, który mówi, no, jest langage des tribus, taki język zwykłych ludzi, trzeba ten język udziwnić, wtedy on się stanie poetycki. Na czym to udziwnienie ma polegać? Ano na tym, że słowa przestaną odnosić się do rzeczywistości. Ja mówię o dużym uproszczeniu, ale zgadzam się, że to są wiersze szalenie muzyczne, ale też nie od parady mówi się o muzyce jako sztuce asemantycznej. Otóż to jest pewna mozaika, proszę wybaczyć, tak odbieram te wiersze. To jest pewna mozaika możliwości semantycznych, ładna i kolorowa, którą mi osobiście jest niesłychanie trudno odnieść do jakiejkolwiek rzeczywistości. Mhm. Ale może na tym polega właśnie siła tego, prawda? Bo to moim zdaniem nie jest poezja, która szuka sensu. Ona właśnie szuka melodii i szuka... jakiegoś takiego ruchu rzeczywistości, tak, który, prawda, kalejdoskopu takiego, w którym to słownego. To jest w sprzeczności z deklaracją, że będziemy odnawiali słowo. No to na pewno, to na pewno. Bo ja słuchając, bardzo się wciągnąłem w to, jak pan czytał i chciałem zrozumieć, ale porzuciłem myślenie o zrozumieniu i słuchałem rzeczywiście trochę jak melodii i wie pan, z czym mi się skojarzyło?
że jest to trochę ekspresjonistyczna wypowiedź poetycka i gdyby pan obejrzał kilka obrazów Kandyńskiego z tego okresu już po Bauhausie, na przykład Czerwoną Plamę 1 i 2. To jest tak jak pańskie wiersze. Taki obraz się obserwuje, taki obraz się przeczuwa, taki obraz się domyśla i to jest to, co ja znalazłem w pańskich wierszach. Ale jednak ta biblijna tradycja moim zdaniem tu jest wyraźna. Ja tutaj jednak się nie zgadzam z tym opisem. Ona jednak, oczywiście to jest już przetworzone, to jest trochę ileś tam tysięcy lat później. Jeżeli w ogóle możemy do dzieła stworzenia dawać jakiś czas, jakąś chronologię. Ale to jednak jest próba odkrywania tego sensu, odkrywania słowa na nowo. Tutaj ta pani sugestia profesor Hek o Karpowiczu jest ciekawa, jest istotna. Ja się też zgadzam z tym Kandyńskim, bardzo się zgadzam entuzjastycznie, bo to jest właśnie taka awangardowa duchowość. To niekoniecznie musi być duchowość scholastyczna, ale szukanie jakiejś alternatywy, może gnostycyzującej. W tym też, co pan powiedział, było bardzo ważne pytanie, mianowicie, czy jesteśmy już odczłowieczeni. I wydaje mi się, że ta asemantyczna poezja wskazuje na ewentualność prymatu techniki nad integralnością osoby ludzkiej. No więc się powinni różnić między sobą, więc ja zaznaczę, że ja słyszę również ten kod biblijny, ale dla mnie jednak te wiersze są rodzajem gry z tym kodem, a jedynym sensem tej gry jest sama gra. Dla mnie tutaj jest najważniejsza ta abstrakcyjność tkanki słownej, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że malarstwo może być abstrakcyjne, muzyka jest abstrakcją czystą, jeżeli mowa o muzyce tej autonomicznej. Natomiast wszelkie próby tworzenia czystej abstrakcji w języku, no to były tam dadaizmy, były różne takie próby, ale te próby zawsze się okazywały jakoś takie mało płodne i jakby nie trafiające w to jądro abstrakcji. A tutaj na pozór ciągle mamy do czynienia z jakąś semantyką poszarpaną, dosłownie tak poszarpaną, że z tego wychodzi właśnie taka czysto abstrakcyjna tkanka. Bardzo mi się to w tym sensie podoba. No to jest nasze zdanie, ale zapytajmy teraz właśnie autora, żeby się ustosunkował. Dużo wątków, także, a poza tym z zasady nie staram się polemizować, tak? No tak, no bo oczywiście wiadomo, to jest banał, tak, że każdy ma jakby prawo do swojej interpretacji, odbioru. Jest banalne, nie? Natomiast no, na pewno nie jest tak, przynajmniej nie jestem tego świadom, tak, że założyłem sobie w swojej twórczości zarówno awangardowość, jakkolwiek rozumianą, tak, czy na przykład zabawę tak zwaną słowem, tak, zestawianie wyrazów bez próby sensu, tak, jakiejś całości. Tak naprawdę niczego sobie nie założyłem, oprócz tego, co mówiłem, że odkryłem w sobie próbę poprzez tworzenie zbadania pewnego tematu. Mhm. Tak? To jest sedno jakby mojego podejścia. I tyle wiem o swojej poezji. Nie? Oprócz tego, że wiem, jak się czułem w trakcie tworzenia, nie? Jak się czuję nie tworząc, że na przykład nie mam żadnego spięcia, także już powiedzmy nie pisałem 5-6 lat nic, nie? I jakby nie mam parcia. Być może wszystko już napisałem, wydałem. Na przykład jeszcze tylko jedną rzecz, taką, którą też od jakiegoś czasu mówię. Mam jedyny tak naprawdę w moim dorobku, powiedzmy, poemat, tak to nazwę. I ten poemat oczywiście powstał w pewnym momencie, w konkretnie określonym czasie. Później jeszcze pisałem ileś wierszy, które są w tej trzeciej książce. I pisząc ten poemat, miałem pewność, tak, że to jest mój tekst ostateczny. Nie? Czyli nie ostatni, ale ostateczny. Tak? Ale też bez takiego spięcia, że o, właśnie już więcej nie będę pisał, wypisałem się, zrobiłem, co miałem zrobić, mam takie poczucie, jestem spokojny, do widzenia. Nie? Napisałem jeszcze później ileś wierszy, ale i proszę mi wierzyć, jakby to nie jest robienie jakiejś legendy, tak, poetyckiej, ale miałem zarówno poczucie w trakcie tego poematu,
jak już powstał, że on po prostu nie powinien być nigdzie opublikowany, że nie powinien tego robić. Nigdy. Miałem taką pewność, takie przekonanie, nie? I tak zrobiłem, że go nie opublikowałem do tej pory. Wysłałem do mojego pierwszego wydawcy, czyli do Mikołowa, ponieważ bardzo ufam Maciejowi Maleckiemu poetycko przede wszystkim. Z takim właśnie wprowadzeniem w rozmowie, że takie poczucie miałem, że mu ufam i daję mu ten wiersz, ten poemat, tak niech on u niego będzie. Jeżeli będzie cokolwiek, kiedykolwiek uważał, że trzeba z tym zrobić, to też mu ufam, niech to zrobi. Nie? Dlaczego o tym opowiadam? I muszę dodać jeszcze jedną rzecz, którą też, zwłaszcza po pierwszej książce na spotkaniach z czytelnikami, lubiłem zaznaczać, ponieważ to poczucie do tej pory mi towarzyszy. To jest brutalne, ale wciąż odczuwam, że poezja jest dla mnie jedyną czystą sferą w życiu, jedyną czystą, której nie zabrudziłem, nie wiem, kompromisami, próbami przypodobania się komuś czy czemuś i tak dalej, że to jest jedyna czysta sfera w moim życiu, jedyna. Niestety, nie? Na przykład życie rodzinne powinno być na przykład taką sferą, nie? Ale... Czy pan wyobraża sobie w ogóle, że mógłby pan zacząć pisać w jakimś zupełnie innym stylu? No właśnie po tej przerwie, o której mówię, braku tworzenia, tak, kilkuletniej, poza tym, że nie czuję presji, żeby to robić, nie? To tak jakby przychodzą mi myśli, że być może przyjdzie taki czas, w sposób naturalny, w którym będę jakby w inny sposób próbował pisać poezję, nie? Bo wtedy niczego nie próbowałem, wtedy po prostu pisałem, tak? A teraz musiałbym próbować, chyba że wróci to, co było. No nie wiem. Mnie tutaj rozumiem, interesuje, dziękuję. Ta sprzeczność, bo cały czas jak Cię słucham, znamy się też trochę, znam Twoje wiersze, i z jednej strony dzisiaj mówiłeś o, ja użyję tego słowa, chociaż też go nie mówię, pewnym projekcie badawczym dotyczącym rzeczywistości, a z drugiej strony, kiedy mówisz o tych wierszach, mówisz o nich jako o pewnym darze, który spływa na ciebie. I mam takie poczucie, że nie skleja mi się to w jedno. Wiesz, że z jednej strony nie w pewnym sensie takim pozytywnym nie wymuszasz, jakby płodząc te wiersze, nie naciskasz, żeby one powstawały metaforycznie, tylko one jakby spływają na ciebie i jesteś tylko zapisującym, a z drugiej strony masz pewien, jak dzisiaj powiedziałeś, pierwszy raz to słyszałem, pewien koncept, pewien projekt badawczy, który realizujesz. Tak, tak. Ja myślę, że to jest po prostu tak, nie wiem, czy znam taką odpowiedź, taką, jaka powinna być prawdziwa, nie? Ale faktycznie, bo to moje pisanie, z tego co pamiętam, było takim nie obezwłasnowe, jakby takim, który mnie ogranicza, ale jakbym był właśnie takim przekaźnikiem, no, powiedzmy to tak. Tak się czułem, nie? Ale w takiej pełnej wolności oczywiście i świadomości normalnej. Nie? Natomiast już jak napisałem ileś tych wierszy, powiedzmy, tak, to wtedy mi dopiero przyszła ta myśl. Jakby no, mimowolnie zastanawiałem się nad tym, co się dzieje, co robię, nie? Dlaczego tworzę i dlaczego tak. Nie? I jakby pewne rzeczy mi... To są myśli moje, nie? Związane z tą twórczością. Nie? Okay. I tylko tyle tak naprawdę. Jeszcze musiałam na to pytanie odpowiedzieć, bo bardzo uważnie notowałam właśnie, kiedy padło słowo projekt. I pan powiedział, że pana poezja nie jest projektem, tylko jest badaniem. Tak, tak. Nie. Dwie różne rzeczy. Tutaj nie ma takiego... Ja powiedziałem, że nie lubię tego słowa, tak, więc nie jest... Faktycznie, bo ja nie uważam, że to jest projekt, jest tylko, badanie, tylko że jest to proces badania. To jest coś, co już powstaje. Znaczy, dla mnie badanie jest wychodzeniem do rzeczywistości z czymś, a nie jakby... Ja rozumiem. Stawiam sobie tezę i jakby badam, dochodząc, czy ona jest prawdziwa, czy nie, i tak dalej. Nie? To nie do końca w tym sensie. Nie do końca. Tak, tak, tak.